Dariusz Baranik, witam Państwa po naszej przerwie. Ponownie w Urzędzie Miasta. Przypomnę, Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej zostały już zainaugurowane. Teraz porozmawiamy o współpracy w ramach nauki języka zarówno po prawej, jak i lewej stronie Odry. To oczywiście projekt nauczania języka sąsiada z udziałem Krzysztofa Soski, zastępcy prezydenta miasta Szczecin. Witam serdecznie. I pani Iwony Potrykus, zastępcy dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta, serdecznie również panią dyrektor witam. No właśnie, drodzy Państwo, może zaczniemy od pana prezydenta. Króciutko o tych początkach, bo ja pamiętam, jak 5 lat temu, 6 na konferencjach również rozmawialiśmy. To był projekt, który dopiero się wykluł, był w powijakach. Tak, to wynikało przede wszystkim z tego, że cały czas analizowaliśmy w różnych gremiach, bo to dotyczy i euroregionu Pomerania i w ogóle wszystkich kontekstów współpracy transgranicznej, co jest główną barierą na pograniczu, co powoduje, że ten rozwój tej współpracy transgranicznej jest, ale cały czas czujemy jakiś taki zaciągnięty ręczny hamulec. I wśród tych analiz dominowało przekonanie, że problemem jest właśnie znajomość języka sąsiada. Miejmy tego jeszcze pełną świadomość, że mówiąc o języku sąsiada, mówimy także o tym wszystkim, co idzie jakby w zapleczu nauki języka. To jest poznawanie różnic międzykulturowych, poznawanie kultury sąsiada, poznawanie obyczajów i wreszcie kontakty międzyludzkie. To wszystko idzie w parze. No i doszliśmy do wniosku, że temat nauki języka niemieckiego w Polsce, ale uwaga, i tutaj to podkreślę podwójną kreską, nauki języka polskiego po drugiej stronie granicy, jest no, pewnym kluczem do otwarcia naszej współpracy na przyszłość w znacznie szerszym zakresie niż to się dzieje w tej chwili. I rzeczywiście to był początek właśnie tej mijającej dekady, gdy te przemyślenia się pojawiały i doszliśmy do wniosku, że poza tym, co dzieje się standardowo, bo przecież pamiętajmy, że w naszych szkołach dzieci uczą się niemieckiego, jeżeli wybiorą taką klasę, to że chcemy jednak poszerzyć tę bazę, stworzyć możliwości nauki języka niemieckiego w znacznie szerszym zakresie. Myślę, że tutaj jeszcze o tym powiemy, bo to dotyczy także spraw metodologii, sposobu pracy z uczniem, nauki od przedszkola po to, żeby udawało się no, pewne rzeczy dużo sprawniej przyjmować, co zresztą jest zgodne z takimi światowymi trendami, jeżeli chodzi o naukę języków obcych. No i tak to się zaczynało. Zaczynało się także w pewnych kontekstach budowania no takiej szeroko rozumianej koalicji sprzymierzeńców takiego przedsięwzięcia. Tu musieliśmy odbyć mnóstwo rozmów i po stronie polskiej, i po stronie niemieckiej, także z najwyższymi władzami i oświatowymi w Polsce, i oświatowymi, ale i politycznymi po stronie niemieckiej. Tutaj na dokładkę mamy jeszcze ten problem, że pogranicze, zwłaszcza tutaj przy Szczecinie, jest poszatkowane, bo mamy i Brandenburgię, i Mecklenburgię Pomorze Przednie. Myślę, że o tych problemach związanych z różnymi systemami edukacji za chwilę jeszcze też powiemy, bo to rzeczywiście generuje całą masę problemów czysto organizacyjnych. Ale chyba najważniejsze było to, że ta diagnoza została przyjęta przez wszystkich, że rzeczywiście, jeżeli chcemy zrobić krok naprzód, to przynajmniej musimy tę barierę, bo ona zawsze pozostanie, zdecydowanie obniżyć, czego przykładem jest granica niemiecko-francuska, gdzie właśnie nauka wzajemna języków sąsiada spowodowała, że ta granica wygląda dzisiaj zupełnie inaczej, a przecież Niemcy i Francja też mają swoje zaszłości historyczne, bardzo poważne i myślę, że kwestia pokoju na tamtej granicy również jest jakby z perspektywy rządu obu krajów niezwykle ważna. No właśnie, jeszcze tylko króciutko mówił pan, panie prezydencie, o tym hamulcu. Ten hamulec został zwolniony. Dzisiaj na którym biegu jesteśmy już po tych kilku latach? Dobre pytanie. Ja myślę, że to jest taka trójeczka.
A jeżeli ktoś ma sześciobiegową skrzynię, no to myślę, że jesteśmy już na takim dobrym ciągu, ale jeszcze możemy rozwinąć prędkość bardzo mocno. Na pewno jeszcze wiele pracy przed nami. Ale już nie pod górę, to jest najważniejsze. Pani dyrektor, właśnie powiedzmy o tych osiągnięciach, o tych liczbach, o tym wszystkim, co udało się wypracować. Ja przypomnę projekt, który ma kilka lat i o czym jeszcze dzisiaj wspomnę, który będzie realizowany, ale to sobie zostawimy na za kilka minut. Przy całym kontekście funkcjonowania całego projektu chciałabym dodać, że tak jak pan prezydent powiedział, to nie było tak, że my żeśmy od razu ruszyli z projektem, bo tak naprawdę badając jakby na ile projekt uda się wdrożyć w naszych szczecińskich szkołach, zrobiliśmy wiele działań przedprojektowych. I tak naprawdę od 2014 roku szkoły były bardzo mocno zaangażowane w działania przedprojektowe. Pokazywały nam, na ile są w stanie wejść do tego programu. I tym sposobem te szkoły zostały wybrane. Te, które były tymi czołowymi, tymi przodującymi w działaniach przedprojektowych, zostały do niego wybrane. Projekt został rozpoczęty w naszym mieście na początku z własnych środków miasta w lutym 2017 roku. Zakończył się w czerwcu 2020 roku, czyli jesteśmy parę miesięcy po zakończeniu projektu. Data 30 czerwca to data pandemiczna. W związku z tym musieliśmy podsumować ten specyficzny czas i to dokończenie projektu w troszkę innych warunkach. Wszystkie wskaźniki, wszystkie wymagania związane z realizacją projektu zostały zrealizowane i to za chwileczkę pokażemy bardzo mocno wyżej niż tego wymagał wniosek i realizacja tego wniosku. Natomiast nie udało nam się niestety zrealizować wszystkich godzin nauczania języka w polskich szkołach, bo musieliśmy 26 marca zakończyć, ponieważ we wniosku nie mieliśmy w ogóle możliwości realizowania lekcji zdalnych online. Tego oczywiście taki wniosek nie przewidywał. Kto mógł się spodziewać, że będzie taka sytuacja? Dokładnie, tego wniosek nie przewidywał. Trudno było robić cokolwiek, to było najważniejsze bezpieczeństwo jednak. Przerwaliśmy, nie wykorzystaliśmy wszystkich godzin do realizacji samych godzin nauczania języka niemieckiego. Natomiast bardzo ważne i to będę też starała się powiedzieć pod koniec, ten projekt to jest naprawdę ogromny sukces nas wszystkich, bo jego realizacja pokazała, jak był bardzo potrzebny. Pokazała, jak bardzo duże jest zainteresowanie i tu Państwu powiem, że przez cały czas trwania projektu zgłaszały nam się kolejne szkoły, my też chcemy, kolejne przedszkola, my też chcemy. Rodzice pisali do nas, włączcie nas do tego projektu, my chcemy również realizować więcej godzin. No i jakby słuchając i jakby patrząc na działania naszego miasta, tego transgranicznej roli Szczecina, wystąpiliśmy o kolejnym wnioskiem. Ale panie prezydencie, proszę. To jest taki moment, że trzeba przypomnieć te w ogóle podstawowe informacje dotyczące tego przedsięwzięcia, bo tak jak wspomniałem, doszliśmy do wniosku, że coś powinniśmy z tym fantem zrobić, zmniejszać tę barierę językową na pograniczu i kluczem do tego uważamy, że jest nauka języka sąsiada. I teraz spójrzmy na ten projekt ze strony polskiej. Chcieliśmy stworzyć szansę dla dużo większej liczby uczniów naszego miasta nauki języka niemieckiego, począwszy od przedszkola. I tutaj zbudowaliśmy taką piramidę, która u podstawy właśnie w przedszkolu jest największa. Za chwilę pani dyrektor może nawet pokaże nam slajd z tą informacją, ile przedszkoli, ile szkół podstawowych, ile szkół ponadpodstawowych obejmuje to przedsięwzięcie. Ale ta generalna idea dotyczy kontynuacji i możliwości przechodzenia z poziomu na poziom z zastosowaniem także nowoczesnych metod, które dzisiejsza nauka już otwiera dla uczniów i pedagogów. Tak.
Na pewno do tego jeszcze przejdziemy. Ja bym jednak chciała, ponieważ mamy też przygotowane slajdy, które trzeba, myślę, że dosyć pilnować. Pierwszy ze slajdów to partnerzy projektu i myślę, że warto, żebyśmy pokazali. Gmina Miasto Szczecin jako partner wiodący całego projektu. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, czyli z naszej strony, strony polskiej, dwie instytucje. Powiat Pomorze Przednie Greifswald, powiat Uckermark, RAA Mecklenburgia, Uniwersytet w Greifswaldzie i Urząd w Gramzow. To są nasi partnerzy, to są ludzie, z którymi tak naprawdę przez te trzy lata bardzo ściśle współpracowaliśmy, spotykaliśmy się wielokrotnie i z którymi ustalaliśmy jakby, co dalej robimy w tym zmieniającym się mimo wszystko świecie. Kolejny slajd pokazuje nam placówki, które znalazły się w projekcie i tutaj mamy wyraźny podział. Placówki po stronie polskiej to 24 i 25 po stronie niemieckiej. I teraz wrócę do strony polskiej. To było 9 przedszkoli, 7 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, bo proszę pamiętać, że wtedy jeszcze funkcjonowały gimnazja w Polsce, i 3 szkoły ponadgimnazjalne wtedy. No i tutaj też problem, który nam się pojawił w trakcie realizacji, zmiana systemu oświaty spowodowała, że musieliśmy też bardzo mocno zmienić we wniosku pewne działania, włączyć te szkoły w trochę inny sposób, wręcz modelować funkcjonowanie całego wniosku. No i teraz to, co najbardziej chyba nas wszystkich interesowało, co udało nam się osiągnąć, czy to, co zaplanowane, zostało wykonane. No i tu możemy się poszczycić, że rzeczywiście wszystkie wskaźniki, wszystkie wymogi zostały przekroczone. Pierwszym wskaźnikiem była liczba uczestników projektu, to znaczy dzieci i uczniów. Dzieci w znaczeniu dzieci przedszkolnych, tak? Tutaj trzeba rozgraniczyć. W planie mieliśmy ponad 3100. Tak naprawdę na dzień 30 czerwca osiągnęliśmy 3700 ponad 70 uczniów. Więc tu już mamy dużą grupę, jakbyśmy w procentach gdzieś tam chcieli wynaleźć, to by były takie nawet dobre procenty, mocne procenty zwiększenia wskaźnika. Liczba działań edukacyjnych, udało nam się o 2 więcej zrobić. To też jest wielki sukces. Mimo tego przypominam, że 3 miesiące wcześniej zakończyliśmy tak naprawdę funkcjonowanie całego projektu. Następny wskaźnik, myślę, że dla nas z pozycji miasta, a dla mnie jako osoby, która zarządza oświatą, częściowo zarządza oświatą w Szczecinie, to są nauczyciele. W projekcie bardzo dużo mówiliśmy o tym, że ta kadra nasza nie jest do końca przygotowana. I poziom, w jakim uczestniczyli ci nauczyciele w projekcie, pokazuje, jak była bardzo duża potrzeba. Dzisiaj możemy powiedzieć śmiało, że na pewno jest ogromny przyrost kompetencji, kwalifikacji nauczycielskich, jeżeli chodzi o język niemiecki. To taka bardzo duża zasługa tego. Ja muszę się tutaj przyznać, że byłem uczestnikiem dwóch takich warsztatów realizowanych, no bardziej obserwatorem niż uczestnikiem, warsztatów realizowanych tutaj na szczecińskim SDS-ie, gdzie rzeczywiście nauczyciele, powiedzmy głównie nauczycielki, bardzo często właśnie te, które pracują także z młodszymi klasami albo z przedszkolakami, pracowały bardzo intensywnie, śpiewały piosenki, realizowały gry, różne scenariusze, ale widać, że to była bardzo metodyczna praca, świetnie przygotowana przez bardzo dobrych fachowców, którzy ściągani byli z całego kraju, po to, żeby rzeczywiście podnosić kompetencje naszych całkiem niezłych nauczycieli, powiedzmy sobie szczerze, bo myślę, że zawsze mogliśmy być z nich dumni, ale to ciągłe doskonalenie się jest tutaj szalenie ważne, bo to, jak będzie nauczyciel przygotowany, jest absolutnie kluczowe dla realizacji całego tego projektu, bo jeżeli nauczyciel potrafi zachęcić dzieci... No to zaangażowanie jest najważniejsze, zaangażować, prawda? Je. Ja przyznam się, bo moja wnuczka właśnie w tej chwili zaczęła
właśnie taką przedszkolną przygodę z językiem niemieckim i okazuje się, że niemiecki jest jej ulubionym przedmiotem. To znaczy, że te zajęcia są robione po prostu bardzo fajnie. No i tutaj muszę powiedzieć o takiej bardzo ważnej metodzie pracy naszych nauczycieli, metodzie imersji, czyli zanurzania się w język. Tak naprawdę ten język od przedszkola, kiedy dzieci realizowały 8 godzin w tygodniu języka niemieckiego, i to nie takiego, jak my sobie wyobrażamy, że siedzą w ławce i się uczą. To jest 8 godzin ciągłości rozmowy, kontaktu z językiem niemieckim. Przy codziennej toalecie, przy spożywaniu posiłków, przy zabawie, przy codziennych czynnościach. I ta metoda imersji niesamowicie naszym nauczycielom się spodobała. Oni zobaczyli, że można inaczej. I rzeczywiście zainteresowanie ich takimi formami szkoleń, gdzie pojawiała się metoda imersji, to było pełne szaleństwo uczestników. No zresztą dzisiaj będziemy też pokazywać jeszcze wszystkim Państwu takie solidne praktyki, ciekawe praktyki ze strony zarówno polskiej, jak i niemieckiej. Panie Prezydencie, ale ważne jest również to, że ten projekt, o którym rozmawialiśmy, zakończył się 30 czerwca, ale kontynuacja tak naprawdę rozpoczęła się 1 lipca i będzie dalej kontynuowana, co świadczy o tym, że jednak jest zapotrzebowanie, jest pomysł i to nie jest kolejny projekt, który trzeba zrealizować i gdzieś go wsadzić do szafy, tylko faktycznie się rozwija. To jest bardzo ważna sprawa. Myśmy zaczynając, przystępując pierwszy raz do tego projektu, bo myślę, że tu dla wszystkich jest oczywiste, że korzystamy z funduszy europejskich, z funduszu Interreg i w znacznej części te działania, o których tutaj mówimy, finansowane są z pieniędzy właśnie Unii Europejskiej, w 80% mniej więcej. To jednak mamy świadomość, że projekt ma to do siebie, że się kiedyś kończy i trzeba sobie odpowiedzieć, co dalej. A myśmy tutaj zaczęli projekt trochę taką never ending story, coś, czego nie będziemy chcieli zatrzymać albo nawet nie będziemy mogli. Więc tutaj decyzja pana prezydenta Krzystka była jasna, że bez względu na to, co się wydarzy w odniesieniu do Interregu, czy kolejne nasze wnioski zostaną zaakceptowane, czy nie, miasto Szczecin będzie kontynuowało te działania, ale byłoby to uboższe o te wszystkie działania, które dzieją się po stronie niemieckiej, takie trochę lustrzane odbicie tego, co robimy tutaj. No ale projekt jest przyjmowany entuzjastycznie także przez te wszystkie komisje, które weryfikują wnioski i rzeczywiście nasz kolejny wniosek przeszedł. On oczywiście już ma pewne modyfikacje. Tutaj pojawia się nauczanie tandemowe. Troszeczkę też jest odpowiedzią na sytuację pandemii, bo to jest nauczanie, które zakłada spotkanie uczniów polskich i niemieckich na wspólnych zajęciach, ale za pośrednictwem łączy internetowych. Właśnie o to chciałem zapytać, bo ta pandemia faktycznie weryfikuje pewne działania, też zmienia nasze podejście. Jak to będzie, pani dyrektor, teraz wyglądało? Jakie ewentualnie możliwości, scenariusze realizacji tego projektu? We wniosku składanym, to był tak naprawdę 2018 rok, kiedy zaczęliśmy myśleć o nowym wniosku, już wiedzieliśmy, że gdzieś świat idzie bardziej w kierunku łączy internetowych. Pojawiła nam się potrzeba też wymiany większej pomiędzy młodzieżą polską a niemiecką, czy dziećmi polskimi a niemieckimi. I pojawiły się tam internetowe zajęcia tandemowe. Metoda tandemowa nauczania języka jest dosyć powszechnie znana już w świecie. Zresztą tak naprawdę dzisiaj w dobie epidemii większość z nas uczy się tą metodą. Tak naprawdę chodzi o to, żeby spotkali się w grupie lub pojedynczo, spotkały się osoby z dwóch krajów, ze sobą rozmawiały. No i tutaj powiem szczerze, bardzo się cieszymy, że jest takie rozwiązanie. Mamy we wniosku też w tej chwili zgodę Komitetu Monitorującego na wszystkie zajęcia online, więc jesteśmy przygotowani, bo składaliśmy ponownie taką poprawkę do wniosku, żebyśmy mogli funkcjonować w czasie pandemii i w czasie koronawirusa. Podsumowując jeszcze pytanie do pani dyrektor, to jest jedyny taki projekt tak naprawdę tutaj wzdłuż granicy polskiej i chyba też to świadczy o tym, że cały czas jest jakby puste to pole, które powinno się właśnie tutaj zasiać, jakby ziarno tego języka. Niezależnie czy są to, czy Czesi są sąsiadami, Słowacy, powiedzmy, czy Ukraińcy. I powiem tak, że
taką ogromną wartością dodaną tych naszych wszystkich działań jest to, że powstał już program nauczania, taki transferowalny na inne miejsca, na inne przygranicza, który jest bardzo szczegółowym opisem działań dla nauczycieli po dwóch stronach, z przepisami bez mała wykonania pewnych działań, z planszami, z materiałami ćwiczeniowymi, którego naprawdę warto wykorzystać. I tutaj muszę wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy, która powstała między innymi w ramach projektu. To jest dwujęzyczna internetowa strona www.niemieckizbliża.pl. Tam są wszystkie materiały, tam jest bezpłatny dostęp dla wszystkich do ćwiczeń, do podręczników, do ogromnego e-booka, którego polecam, do niego dostęp jest również bezpłatny i chcemy bardzo mocno zachęcić wszystkich nauczycieli do wykorzystania tej strony i do skorzystania z tego, co zostało wypracowane przez specjalistów, ekspertów, przez nauczycieli. Czyli drzwi zostały otwarte, wcale ich nie trzeba, drodzy Państwo, wyważać. Panie Prezydencie, ostatnie słowo podsumowania w tym temacie, proszę. No, być może identyfikując te wszystkie sytuacje jakieś 5-6 lat temu, zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest krok, który trzeba wykonać. Chyba nie zdawaliśmy sobie do końca sprawy, jak wiele pracy nas czeka i jakie rafy po drodze jeszcze mogą wystąpić, ale tak jak pan redaktor tutaj zapytał, na którym biegu jedziemy, to myślę, że na tej trójce już można niezłą prędkość rozwinąć, a dopiero się rozpędzamy, więc na pewno warto, jeżeli myślimy o euroregionie Pomerania, o transgranicznej metropolii Szczecina, która będzie miała wpływ nie tylko, co się dzieje po stronie polskiej, ale także będzie pozytywnie oddziaływała na stronę niemiecką, to jest to po prostu rzecz niezbędna. To jest pewien klucz do rozwoju Szczecina na przyszłość, do budowania wspólnego rynku pracy, zwiększania szans życiowych, także ekonomicznych naszych obywateli. Więc to nie jest tylko kwestia międzykulturowa, to jest także kwestia przyszłości naszego miasta. Dziękuję bardzo. Ja przypomnę Państwu, że dwujęzyczność to jest ten temat główny dzisiejszego spotkania. O tym jeszcze będziemy mówić za kilka, kilkanaście i kilkadziesiąt minut. Teraz krótka przerwa techniczna. Wracamy do Państwa za kilka minut. Ja dziękuję Pani Dyrektor, Panu Prezydentowi. Oczywiście dużo zdrowia życzę, bo to dzisiaj jest najważniejsze. Dziękuję serdecznie.